szóstej kolejki Arka Niedźwiedź pokonała Lili Mikstad 11-5. Jak oceniłbyś to spotkanie? No, mecz zaczęliśmy bardzo dobrze od szybkich trzech szalonych bramek. Później kontynuowaliśmy grę dobrą i jakoś to wychodziło. Ostatnio dostaliście takiego powera, można powiedzieć, bo to już druga wygrana z rzędu, a wcześniej nie szło wam najlepiej. No tak, wyszły nam dwa ostatnie mecze dobrze. Ostatni mecz został nam z Majerem i będzie ciężkie spotkanie, bo lider, nie? No i dobrze grają. Kto jest takim waszym najmocniejszym, najsilniejszym ogniwem? W drużynie no myślę, że Damian Jaszczyński, no i bramkarz Dominik Kalachurski. No i Kasper Mądry, no bo on też reprezentuje Zlewkę Kobyla Góra, także myślę, że też jest to duże wzmocnienie dla was. No tak, zwłaszcza w ostatnich dwóch meczach zaczął strzelać bramki, też duży pozytyw dla nas. Jak myślisz, na której pozycji zakończycie rozgrywki? No będziemy chcieli jak w najlepszej, no myślę, że szóste miejsce to będzie dobrze. O podium to będzie teraz ciężko walczyć, bo poszło na początku sezonu. Wyniki której drużyny są dla ciebie takim największym zaskoczeniem? No, Akademii myślę, że bardzo dobrze im idzie. Szło na początku, no teraz trochę słabiej idzie, ale dobrze grają. Kolejki Rogaszyce przegrały z Majerem 3-7. Jak oceniłbyś to spotkanie? No nie udało się. No nie udało się. Chłopaki z Wiktorii pokazali jednak, że są o klasę lepsi od nas, ale no tanio skóry nie oddaliśmy. Moim zdaniem wynik nie pokazuje tego, jak wyglądał cały mecz i cała gra. No i chyba jednak to Majer wygra te rozgrywki w tym roku. To znaczy jeszcze są play-offy, więc my nie oddajemy skóry, będzie jeszcze ta runda rewanżowa, że tak powiem, pierwsze cztery drużyny, więc jeszcze powalczymy. Bardzo przeżywaliście ten mecz, czy raczej podeszliście do tego no, na luzie, że tak powiem? To znaczy no, mecz jak mecz, do każdego meczu trzeba podchodzić tak samo, nie ma się co spinać. I trzeba wyjść na boisko i zrobić to, co się umie najlepiej. Próbowaliśmy, nie udało się tym razem, spróbujemy następnie. Czyli może jeszcze się uda zdobyć mistrza tych rozgrywek tego roku? To znaczy, no my wychodzimy zawsze, żeby wygrać mecz. No teraz się nie udało, mamy kolejne mecze przed sobą i będziemy te mecze starać się wygrywać i na końcu się okaże, kto wygra tę ligę.